Dzień dobry, Szanowni Państwo. Rozpoczynamy konferencję prasową. Dziś nie będzie odniesień do żadnej rocznicy. Dziś co najwyżej może być taktyczne kilka sekund ciszy, jak to kiedyś zastosował kapitan kadry. Rozpoczynamy konferencję prasową przed niedzielnym meczem PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Rakowem Częstochowa a Lechem Poznań. Z nami jest trener Lecha Poznań Mariusz Rumak. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. I przechodzimy od razu do pytań. Mikrofon jest na sali i obstawiam w ciemno z kursem 1-0-1, że Józef Diaczenko rozpoczyna. Zgadłeś. Dzień dobry panom. Tradycyjnie trudno nie zapytać o stan zdrowia, bo wiadomo, że z tym były największe problemy, ale na to wszystko nakłada się jeszcze jeden element, mianowicie zmęczenie, a widzieliśmy, w jakim stanie schodzili niektórzy piłkarze z boiska, w tym między innymi jedyny napastnik w tej chwili. No ale jest jeszcze jeden element, mianowicie morale. Jak piłkarze znieśli to, co się wydarzyło we wtorek i czy mają w głowie ciągle to, co się stało, czy mają na uwadze to, że Raków jest w mniej więcej podobnej sytuacji? To tak od początku. Pierwsze było o zdrowie. Jeżeli chodzi o zdrowie moich piłkarzy, to na dzień dzisiejszy w treningu nie weźmie udział tylko Afonso Sousa. W części treningu weźmie udział Mikael Liszak i Filip Dagerstall, a reszta wszyscy są do dyspozycji, więc to jest dobra, bardzo dobra informacja. Kończycie nas uczy, że nawet w dniu meczu nam się pewne rzeczy dzieją, więc to jest stan na dzień dzisiejszy, na 9 rano. Drugie to było o zmęczeniu, tak? I no 120 minut w nogach z taką intensywnością, jaką moi piłkarze i z taką chęcią wygrania tego meczu, to na pewno pozostawiło ślad fizyczny. Natomiast dobra informacja jest taka, że przed meczem z Pogonią mieliśmy tylko 2 dni. Pomiędzy dwoma meczami tu są 4, więc jestem spokojny o to, czy będziemy fizycznie gotowi, bo wczoraj już trenowaliśmy, dzisiaj mamy kolejne zajęcie jutro, więc jest ok. Jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, jest ok. Tutaj się nie obawiam. Jeżeli chodzi o mental piłkarzy, proszę mi wierzyć, duża złość, duże cierpienie w szatni nas wszystkich, ale to się przekłada na to, że wiedzą, że zostały nam tylko jedno. Nie opowiadać historii, tylko pokazywać każdy meczem i wygrywać w każdym meczu, bo jesteśmy 2 punkty od lidera. W okresie przygotowawczym byliśmy 8. I moi piłkarze są świadomi, są doświadczeni, wielu z nich zdobywało już Mistrzostwo Polski, wiedzą, że jest to jeden z bardziej kluczowych momentów teraz, więc mentalnie myślę, że jesteśmy gotowi na to. Natomiast co do Rakowa, to nie chcę się odnosić, bo to są ich problemy. Dzień dobry, trenerze. Mateusz Jarmusz, Gazeta Wyborcza. Ja jeszcze wrócę do spotkania z Pogonią Szczecin. Po zakończeniu spotkania powiedział trener, że w temacie zmian dokonywanych w meczu, że nie dokonał ich pan w regulaminowych 90 minutach, bo w pana opinii zespół dobrze funkcjonował i nie było sensu, jak to trener określił, że lepsze jest wrogiem dobrego. Czy po meczowej analizie nadal trener to podtrzymuje? Można było troszeczkę wcześniej reagować, natomiast no, proszę pamiętać, że 2 aspekty trzeba było brać pod uwagę, o których wtedy nie powiedziałem. A mianowicie to, że jeden młodzieżowiec musi być na boisku i 2 wystawiłem w pierwszym składzie, 1 miałem na ławce i tak naprawdę Filip Marfiński w momencie zderzenia z bramkarzem już rozmawiałem z nim w czasie meczu, że może tego meczu nie dokończyć. Natomiast Szymi, no widać było jak gasł, tak? I w tym momencie zostaje nam jedna zmiana i na pewno jeden musi zostać do końca. Więc czym później zrobić tę zmianę, tym łatwiej będzie o pewne rzeczy. I druga sprawa, o której też nie wspominałem, a mianowicie wzrost moich piłkarzy. Ja miałem takie przeczucie, że może być kluczowy przy stałych fragmentach i się nie pomyliłem. Niestety naszą niekorzyść. Bo tak naprawdę mieliśmy niskich piłkarzy na ławce i teraz, nie wiem, zmieniając Chrisa Weldę, czy zmieniając Filipa Marfińskiego, zmieniając Filipa Szymczaka, byśmy obniżali ciągle zespół, a przeciwnik w tym meczu moim zdaniem mógł nam zrobić tylko krzywdę stałym fragmentem. Ewentualnie jakimś kontratakiem, ale nie tworzył sobie wielu sytuacji, raczej nasza niefrasobliwość. I też w głowie miałem ten stały fragment, zdecydowanie, więc można było wcześniej reagować, ale to też trochę taki jest w głowie deal, tak? Możesz dać trochę więcej intensywności, trochę więcej ryzyka i to ryzyko podjęliśmy, bo na końcu graliśmy bardzo ofensywnie.
tak, czy Ali, czy nawet Dino Hotic, którzy grali w środku, oni mają doświadczenie grania na dziesiątce, ale to są bardzo ofensywni piłkarze. Tak, my chcieliśmy ten mecz wygrać w 120 minutach, natomiast nam się nie udało. W związku z czym taka analiza była w głowie, ciągła analiza, jak pomóc temu zespołowi i dać większej intensywności. No, do tego ofensywnego ustawienia pod koniec już dogrywki, o którym trener wspomina, bo rozumiem, że Radosław Murawski musiał zejść z boiska ze względu na to, że był po chorobie i nie był w stanie fizycznie wytrzymać. Czy to też dotyczyło Jespera Kasztrema? No bo w pewnym momencie pozbawił się właściwie tych dwóch przecinaków, którzy w tym polu karnym jeden z nich na pewno by się przydał w tej końcowej akcji. Tak, Jesper już wyglądał naprawdę, na liczbach wyglądało to źle i nawet mogło się wydarzyć niestety coś tam większego, jeżeli chodzi o uraz, więc trzeba było interweniować. Czy po tym meczu z Pogonią jest jakiś element, którego pan żałuje, że nie wprowadził w tym meczu? Czy czegoś zabrakło Lechowi, na co nie zwróciliście uwagi wcześniej? Tak, to jest taki jeden element taktyczny, który na pewno w następnym meczu się wydarzy, natomiast nie chcę go zdradzać, więc mogliśmy na niego, bo mówiłem o tym zawodnikom, ale mogliśmy większy nacisk na to położyć. Nie miało to pewnie wpływu bezpośrednio na wynik spotkania. Natomiast po tym meczu wydaje mi się, że dużo nas nauczy przed kolejnym meczem z Pogonią Szczecin, nie tylko. Kto do niedzielnej rywalizacji podchodzi bardziej poraniony? Wy czy Raków Częstochowa? Nie wiem, my nie jesteśmy ranni, my jesteśmy w chęci pokazania, że jesteśmy dobrym zespołem. My nie jesteśmy ranni, my tak naprawdę przegraliśmy bardzo ważny mecz dla nas. Kosztowało nas to naprawdę dużo takiego cierpienia w szatni, ale cierpienie czasami wzmacnia zespół. I zespół jest spójny, zespół jest razem. My nie mamy problemów fizycznych, co pokazaliśmy. Mieliśmy jeden dzień mniej, a graliśmy intensywnie przez 120 minut. Stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, niestety nie wykorzystaliśmy. Więc zdominowaliśmy w drugiej połowie przeciwnika zdecydowanie, więc ja tutaj raczej nie odbieram tego w kategoriach tego, że jesteśmy ranni czy obolali. Bardziej to, że po prostu zawaliliśmy wynikowo ten mecz. Dzień dobry panie trenerze, Mieszko Grabowski, Radio Meteor. Nie będę pytał już o lewego obrońcę, ale mam pytanie odnośnie Rakowa Częstochowa, jak trener widzi ich dyspozycję, ponieważ prezes na Twitterze pisze, że Raków stał się ligowym średniakiem, bardziej media podkręcają, że to może być mecz o posadę dla trenera Szwargi. Jakiego się trener meczu spodziewa i czy to nie może być taka lekka zasłona dymna przed niedzielą? Ja tak naprawdę nie chcę się odnosić do Rakowa. Fakty są takie, że w ostatnich wielu latach nie mieli takiej sytuacji i muszą sobie z tym poradzić. W jaki sposób sobie z tym radzą, to już jest sprawa właściciela, dyrektora sportowego, prezesa, trenera. No to jest ich wewnętrzna sprawa. Ja zajmuję się kolejorzem i dla nas najważniejsze jest, żebyśmy my grali dobrze, a przeciwnik ma swoje rzeczy, którymi musi sobie poradzić. Dzień dobry trenerze, Radek Laudański, Poznański Ekspres. Ja też bym chciał zapytać o tą sytuację w lidze, no bo wiemy, że jest duży ścisk w tabeli, zostało 12 meczów do końca, tak naprawdę ta tabela jest mocno taka spłaszczona. Jak pan myśli, biorąc pod uwagę te 12 meczów, ile Lech musi wygrać, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski? Ja przed sezonem powiedziałem, że wydaje mi się, że w tym sezonie 70 punktów wystarczy, żeby zdobyć mistrzostwo. Może być mniej, może być więcej, ale 70 wystarczy. Dzień dobry panie trenerze, Michał Korek, Kurier Akademicki. I ja mam pytanie odnośnie właśnie też a propos Rakowa. Bo Barry Douglas często mówi o tym, że po każdych porażkach wyciąga Lech kolejne lekcje. Spotkanie z Rakowem będzie sprawdzianem jakiego typu umiejętności, jeśli chodzi o Lech Poznań? Gratuluję, dobre pytanie. Jakiego typu umiejętności? Tak naprawdę chodzi o to, czy Lech potrafi być spójny w momencie, kiedy przegra mecz i potrafi utrzymać kurs grania, chęci grania z meczu na mecz coraz lepiej. Bo o tym rozmawiamy, rozmawialiśmy o faktach, wczoraj z piłkarzami rozmawialiśmy, dlaczego przegraliśmy to spotkanie, w których momentach zawaliliśmy, bo nie ma co mówić, że było dobrze, jeżeli się przegrywa. Natomiast które momenty też dają nam przewagę na boisku, więc chodzi o utrzymanie. Moi piłkarze są świadomi, bo sami to powiedzieli w takim feedbacku, że oni czuli z boiska, że kurczę, to idzie w dobrym kierunku, a nawet jeden z piłkarzy powiedział, on czuł się, że gra najlepszy mecz wszystkich meczów, które do tej pory zagraliśmy. On indywidualnie się czuł, nie chodzi o wynik, tylko po prostu i fizycznie, i taktycznie czuł przestrzeń
Więc pewnie będzie takim sprawdzianem, czy ten kierunek, który został obrany, my go będziemy dalej trzymać, bo chcemy go utrzymać, chcemy być dobrym zespołem, chcemy być na tyle dobrym zespołem w organizacji gry, który będzie potrafił wykorzystać indywidualne umiejętności naszych zawodników i wejdzie na poziom taki europejski, który da kibicom radość na tym stadionie po tym smutnym meczu. Właśnie, skoro jesteśmy przy tych indywidualnościach, ostatnie pytanie z mojej strony. Czy nie obawia się czasem pan trener o formę prawej flanki? Bowiem zauważyliśmy jak prezentuje się Dino Hotić, jak prezentuje się Joel Pereira. Z ciekawości sprawdziłem sobie statystyki i ich statystyki ofensywne, mniej więcej jeśli chodzi o bramki i asysty, zatrzymały się na przełomie października i listopada. Nie jest to dobra wróżba i czy trener też z perspektywy boiskowej zauważa, że ci piłkarze zaliczyli jakiś poważniejszy regres? Oczywiście statystyki czytamy i widać, że aktywność prawej strony jest w tych ostatnich meczach nawet większa niż lewej strony. Ofensywna aktywność, natomiast nie przekłada się to na liczby, jak pan słusznie zauważył, ale nie widzę, żeby to był jakiś spadek jakości, po prostu brakuje konkretów, ale myślę, że te konkrety nadejdą. Ja zapytam o jeszcze jednego piłkarza, mianowicie Galiza Decha, który stał się obiektem krytyki ostatnio. Zdaniem niektórych osób jeszcze nie pokazuje i nie wiadomo, czy w ogóle pokaże to, co naprawdę potrafi, na co go stać. Jak pan uważa, czego mu brakuje, żeby zademonstrował to, co w poprzednim klubie? Czy większego jeszcze ogrania, więcej minut, czy jakiegoś przełamania w postaci bramki zdobytej? Ja nie wierzę w słowa w piłce nożnej w przełamanie, bo to przełamywać to się można w Wigilię opłatkiem. Natomiast jeżeli chodzi o Aliego, to kluczowe to, co pan powiedział, jest jeszcze. To jest facet, który jest z nami i go nie ma jednocześnie, tak? Bo jest, ale jest kontuzjowany. Nie przepracował okresu przygotowawczego z nami, bo był na Pucharze Azji. Teraz już dostał powołanie na dwa mecze eliminacji Mistrzostw Świata, więc on jest i go nie ma jednocześnie. Więc w tych okresach, w których jesteśmy razem, to on ma tak krótki mikrocyk teraz, bo nie trenujemy za dużo, bo gramy co 2-3 dni, 4. Pierwszy mikrocyk, który przyjechał, poświęciliśmy na badania, więc ja go znam 2 tygodnie w takim bezpośredniej relacji z nim. Natomiast ciężko pracuje i dla mnie to jest dobry piłkarz na treningu i jestem przekonany o tym, że jest w stanie jeszcze pokazać dużo dobrego na tym stadionie i w barwach Lecha Poznań. Dzień dobry panie trenerze, Marcin Pawlicki, Polska Agencja Prasowa. O Michaela Iszaka chciałem się zapytać, bo wspomniał pan, że będzie dzisiaj w części treningu. Jeśli może pan zdradzić, na ile on faktycznie jest, w jakiej dyspozycji, na ile procent? A jeżeli też nie jest to tajemnicą, kiedy możemy się spodziewać jego powrotu na boisko? Tak naprawdę codziennie rozmawiam i zadaję to samo pytanie, które pan mi zadał. Kiedy w końcu Michael będzie w pełni mógł trenować? Dzisiaj może trenować z nami w wszystkich ćwiczeniach, które nie są, nazwijmy to, kolizyjne, tak? Nie są grami, nie dochodzi do stać między piłkarzami. Wszystko to, co się dzieje bez przeciwnika. On i tak mocno pracował fizycznie, więc ja się nie obawiam o jego formę fizyczną, bardziej o te momenty czucia piłki, czucia przestrzeni w rywalizacji. No mam nadzieję, że to jest kwestia już naprawdę tygodnia, maksymalnie 2, a nie dłuższego czasu. Wygojenie takiego urazu, mówi się, że jest minimum 6 tygodni, może być więcej w zależności od człowieka, więc te 6 tygodni właśnie jest, więc no. Dlatego go wpuszczamy. On jest pozytywnie nastawiony, on też chce, tak? On ciągle dopytuje lekarzy, czy może, bo też chce być pewien, że wszystko jest bezpiecznie. I to wszystko w takim razie. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.